Siemaneczko Szeriki, witam was w drugim odcinku z They Are Billions. Dziś mamy do wyboru trzy mapy, mamy trochę punktów, umiejętności, technologii, broń automatyczna. Nową jednostkę żołnierz dostaniemy, więc zacznę od tego, potem pójdę po prostu w najemników, a potem w broń automatyczną, ponieważ no warto mieć te większy magazyn, żeby po prostu szybciej wszystko produkować. I tak, to będzie mój wybór na tą chwilę. I czy ja to jakoś zatwierdzam teraz? Nie, chyba. O. Poziom pierwszy. Wracamy do mapy. Chyba można to w ogóle zmieniać w każdej chwili. Albo i nie, zobaczę jak to wygląda. Fajnie, jeżeli by można było. Liczba kolonistów 600, liczba kolonistów 400, zniszcz wszystkie piekielne osady. Zdobądź obiekt artefakt misji. Bohater musi wydostać się z twierdzy żywy. Wow, to chyba jest misja bohatera. Ostatni bunkier. Ten ukryty schron musiał być jedną z ostatnich twierdz, które upadły. Pozornie małych rozmiarów umocnienie kryje wiele sekretów, gdyż wysłana tam dwójka żołnierzy nigdy nie wróciła. Zdobądź obiekt misji, artefakt misji. Bohater musi wydostać się z twierdzy żywy. 0% dodatkowe. Zdobądź cenne przedmioty dla Imperium, to jest fajne. Zdobądź starożytną technologię. Zaryzykuję tą akurat misję. I... O, z filmikiem. Nie, już myślałem. To jest moja bohaterka jakby, co? Dzień dobry. Kilkusetletnie opuszczone twierdze są idealnym miejscem do przeprowadzenia misji taktycznych. W trakcie misji zwiadowczych twój bohater ma za zadanie przeszukać placówkę w poszukiwaniu zapomnianych technologii oraz cennych przedmiotów z tego okresu. Bohater musi przeżyć, wykonać misję oraz opuścić twierdzę. Misja zakończy się niepowodzeniem, jeśli bohater zginie. Nie można wyjść z twierdzy przed wykonaniem misji. No, zastanawiam się teraz, czy to był dobry pomysł, ponieważ mając silnego bohatera, więcej przyjąłby ciosów. Dowolna jednostka może otworzyć drzwi przez interakcję za pomocą prawego przycisku myszy oraz otwarte drzwi nie mogą zostać zamknięte. Zachowaj szczególną ostrożność przy otwieraniu drzwi. Mogą zaalarmować przeciwników w pobliskich pomieszczeniach. Dostęp do biur. Uwaga, w związku z szalejącą zarazą ogłoszono czerwony alarm. No i spróbujmy otworzyć drzwi. No póki co szybko sobie radzi z tymi zombie. Nie wiem, czy ona ma jakieś umiejętności. Patroluj. A nie. No dobra, myślałem, że to poluj. Cenne obiekty. W trakcie eksploracji twierdzy natrafia się na przydatne przedmioty, jak dokumenty, plany czy kosztowności. Zbierając je otrzymasz punkty technologiczne oraz punkty Imperium. Zostanie poświetlone, a kursu zmieni kształt, to znaczy to, że można podnieść. Suma dostępnych do zebrania punktów w tym punktów Imperium wyświetlana jest w prawym dolnym rogu. Jest, faktycznie. Mimo iż możesz opuścić twierdzę nie zbierając wszystkich cennych obiektów, zalecamy zdobycie wszystkich punktów, gdyż są pomocne w rozwoju przyszłych kolonii. Można się domyślić. Tak, o, tu w ogóle się coś podświetliło, jak najechałem na to jedno. No dobrze, trzeba po prostu pozwiedzać to wszystko. No jest tego sporo. Nie ma co. Nie wiem, czy to się powinno tak ostentacyjnie podświetlać, no ale z drugiej strony to nie jest jakby nic niezwykłego. No i dobra, mam dwa przejścia. Szkoda, że nie mam żadnej umiejętności. Może cel najgroźniejszy sobie wybiorę. Moja postać dostała, czy ona się regeneruje? Nie podoba mi się to, bo ona się nie regeneruje w porównaniu do moich poprzednich jednostek. Czyli muszę bardziej mikrować jednak. Dobrze, to spróbujemy oczywiście. Sypialnia. Wykryto obecność wirusa jako środek zaradczy. Wykorzystano materiały wybuchowe. Obowiązuje absolutny zakaz wejścia do środka. To próbujemy w inne miejsce się udać. W trakcie natrafisz na wiele obiektów i struktur, które możesz wykorzystać na swoją korzyść, takie jak bariery czy wybuchowe beczki. Eksploruj i wchodź w interakcję ze wszystkimi elementami scenariusza, aby ułatwić sobie osiągnięcie misji. No
Ej, powinno być ok. To jest chyba apteczka. Wolę jej jeszcze nie podnosić, może przyda się za jakąś chwilę. I teraz tak, punkty badawcze. Co tu się dzieje? I co tu robią żołnierze? Jednostki sojusznicze. Podczas misji możesz napotkać zaprzyjaźnione jednostki, które dołączą do bohatera po spotkaniu z nim. Po dołączeniu do bohatera kontrola nad jednostkami przechodzi w ręce gracza, tylko bohater może zbierać cenne obiekty oraz wchodzi w interakcje z przedmiotami takimi jak apteczki, przełączniki, miny lądowe. Broń automatyczna. No ale dobra, przyda się kilka nowych jednostek. O nie, to tak to się nie bawimy. Dobra, tu sobie przejdźmy. A, tylko nie spowalnia bohatera, ale wszystkie inne jednostki już tak. Nie za fajnie. Dobra, no. Takie mikro powiedziałbym z dupy trochę, ale... Ale nie będzie. Nie wiem, co z tym mogę zrobić. Pewnie to podpalić czy coś. A nie, wziąć ze sobą. Teraz ta gra kojarzy mi się z taką grą Grom kiedyś była. Sypialnia, uwaga, wszystkie... Aha, to właśnie to miejsce. No dobra. Myślałem, że z pleców coś idzie, bo tu coś się rozjaśniło. Zarażeni mogą dostać się do wnętrza twierdzy przez włomy w murach oraz po wykryciu ludzkiej aktywności chmary zagrożonych zaczną wyłazić. Nie próbuj ich likwidować, gdyż szeregi zarażonych nigdy się nie skończą. Wycofaj się z takiego obszaru i kontynuuj eksplorację. Aha, okej, czyli ja stąd wręcz muszę zniknąć. To jest jakieś miejsce. Centrum dowodzenia. O. Całkiem spoko to wyszło. Tu się zombiaczek zablokował, biedny zombiaczek. No i to chyba wszystko, no przynajmniej póki co. Tam raczej do tego zombiaczka nie chcę iść. Szkoda, że nie da się tą beczką zniszczyć tego wyłomu. No, ale skoro tak chcieli twórcy. Kosztowności, jakaś apteczka kolejna. Aha, mogę sobie po prostu to położyć. Tutaj jest książka. W sumie to zrobiłbym inaczej. O tak. I bym sobie nimi sterował z osobna. Ona by mi służyła po prostu za baita.
A oni by zajmowali się robotą. I to w sumie całkiem spoko z tego co widzę wychodzi. Ona sobie rewelacyjnie wręcz daje radę sama. Nawet ze sporą ilością jednostek. Natomiast oni będą wykrywali te jednostki, których po prostu... O, zdobyto artefakt misji. A, i zdobyłem też wszystkie dodatkowe rzeczy. O, przyjemna, krótka misja, nie ma to jak 5 minut spędzić na eksploracji. Fajne urozmaicenie. No i co, teraz trzeba wyjść, wyprowadzić mojego bohatera. Czy ona się leczy? Nie. A nie jest, użyj apteczki. A, czy ja mogę ją sobie po prostu użyć w dowolnym momencie? To jest fajne. Dobra, ten wyłom mi się nie przyda już. Dziwne te dźwięki i to dochodzą z takich miejsc, w których już byłem, więc raczej nic się nie powinno dziać. Wezmę sobie apteczkę, może będę miał na zapas, na następny raz. Wątpię, że to tak zadziała, ale wezmę. No i co? Uciekam. Było miło. No i misja skończona. Wszystko zdobyte tak jak powinno być. Bardzo mnie to cieszy. Gratulacje po właśnie ukończoną misję. Ostatni bunkier.